Wigilia to taki dzień w roku, gdzie możemy się absolutnie skoncentrować na tradycji, na tych kulinariach, które wynieśliśmy z domu, na tej tradycji, które przekazywały nam nasze matki i babci. Można mówić o wielu zupach, które się podaje w tym dniu. Są zupy i śledziowe, i rybne, grzybowe, ale królową zup wigilijnych jest na pewno barszcz. Barszcz gotowany jest na głowach rybich, to są karpie. Im więcej tych głów znajdzie się w garnku, tym lepiej. Powiedzmy, że na taki garnek to minimum 3 głowy rybie powinny być. Dodajemy do tego ciętych buraków. Potem zalejemy to po odsadzeniu klarowanym barszczem kiszonym, który sami kisimy. Trzeba pamiętać, że barszcz powinien w sobie nosić 3 smaki. Powinien być lekko kwaśny i ten kwas uzyskujemy z kiszonego barszczu. Lekko słodki, tu nie żałujemy cukru jak do większości potraw wigilijnych i grzybów prawdziwych. Te rzeczy muszą znaleźć się w naszym przygotowanym roztworze. Czyli dodajemy jeszcze odrobinę liścia, dajemy stosunkowo dużą ilość pieprzu, nie żałujemy cukru, cukier musi być dominujący, powiedzmy 2 duże łyżki na początek. Wrzucamy czosnek, zalewamy ten roztwór zimną wodą. I co jakby najważniejsze w barszczu, to solidna porcja grzybów. To są akurat borowiki, ale koniecznie, proszę Państwa, te grzyby muszą być suszone. I tak przygotowane odstawiamy na gaz. Wiele godzin na bardzo małym ogniu gotujemy. Po ugotowaniu ten barszcz odsadzamy, dolewamy barszcz kiszony, zagrzewamy, ale już nie gotujemy, dlatego że wtedy by stracił kolor. Po ugotowaniu wywaru on jest odcedzany i przelewany do oddzielnego garnka. Do niego dolewamy dopiero serce samo tej zupy, czyli kiszony domowy barszcz i zagrzewamy jeszcze raz. Tylko zagrzewamy, a w żadnym wypadku nie gotujemy, bo ugotowany powtórnie barszcz straci kolor i będzie bordowy. Nie będzie to taki ładny i rubinowy kolor, jak barszcz powinien mieć. Do barszczu oczywiście idą zwyczajowo łóżka z grzybów prawdziwych, które są robione z grzybów prawdziwych gotowanych, posiekanych z minimalną ilością pieczarek, dlatego żeby nie dominował gorzki smak. Łóżka są gotowane dosłownie chwilę, jak wypłyną, natychmiast muszą być schartowane, one podajemy je al dente, nawet bardzo al dente i zawsze zimno. I to zalewamy dopiero gorącym barszczem. I tak przyrządzony i podany barszcz ląduje na naszych stołach wigilijnych i nie tylko na wigilijnych i naprawdę stanowi absolutny rarytas, jeżeli chodzi o święta.